Witam serdecznie, drodzy widzowie, z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam gorąco na 11 odcinek z serii poradników. Mam nadzieję, że lepiej Państwo rozumieją omawiany edytor tekstowy i że łatwiej się pracuje używając go. Jeżeli z czymś jest problem, to proszę o kontakt w sekcji komentarzy. Chętnie wytłumaczę wszelkie trudności. W dzisiejszym materiale będziemy kontynuować omawianie grupy akapit. Przygotowałem na dzisiaj notkę o piłce nożnej na Igrzyskach Olimpijskich. Spróbujemy w niej trochę popracować nad rozmieszczeniem tekstu oraz dowiemy się, co to jest cieniowanie. Tak więc zaczynamy. Zaraz po dwóch funkcjach, zwiększ wcięcie oraz zmniejsz wcięcie, które już poznaliśmy z listy wielopoziomowej, jest narzędzie sortuj. Jak sama nazwa mówi, służy do uporządkowania jakichś danych w dokumencie, np. kolejności alfabetycznej lub liczbowej. To narzędzie głównie przydaje się do pracy z tabelami, w których chcemy posegregować dane w jakiejś kolejności. Dlatego dzisiaj nie poznamy jego działania, a zaznajomimy się z nim, jak będziemy mówić o tabelach. Następna opcja to pokaż wszystko. Włącza się ją za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki na ikonę funkcji, która znajduje się tutaj, lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl plus Shift plus gwiazdka. Wówczas wyświetlą się wszystkie znaki ukryte, czyli wszystkie spacje, tabulatory, entery itd. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy gdzieś nie mamy podwójnych spacji, ile jest enterów pomiędzy akapitami i tym podobne. Teraz ją wyłączymy poprzez ponowne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w to samo miejsce lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl plus Shift plus gwiazdka. Przechodzimy dalej z dzisiejszym tematem. Linijkę niżej w tej sekcji są jeszcze funkcje takie jak 4 z brzegu pozwalają nam na sterowanie położeniem tekstu w całym dokumencie. Pierwsza z nich nazywa się wyrównaj do lewej. Jej ikona znajduje się tutaj. Służy do tego również skrót klawiszowy Ctrl plus L. Dzięki niej możemy ułożyć tekst z lewej strony kartki. Ta opcja jest ustawiona automatycznie w każdym dokumencie, dlatego też widzimy ją już zastosowaną w naszym tekście. Druga możliwość ułożenia treści w dokumencie to wyśrodkowane. Jak sama nazwa mówi, możemy umieścić tekst na środku dokumentu. Spróbuję to Państwu pokazać na przykładzie. Najpierw zaznaczamy fragment tekstu, zrobimy tak z trzecim akapitem. Następnie najeżdżamy myszką na ikonę funkcji, która znajduje się tutaj, po czym klikamy na nią i mamy już tekst na środku strony. Ten efekt również uzyskamy naciskając kombinację klawiszy Ctrl plus E. Przedostatnia możliwość do pracy nad układem tekstu nazywa się wyrównaj do prawej. Z kolei ta opcja pozwala nam na umieszczenie treści z prawej strony kartki. Analogicznie tak jak w poprzednim przypadku, aby skorzystać z tej funkcji, na początku zaznaczamy fragment tekstu. Zróbmy tak za akapitem czwartym. A więc najeżdżamy myszką na ikonę funkcji, która znajduje się tutaj i klikamy na nią. Efekt już ujrzymy zastosowany w naszym fragmencie. Służy do tego również skrót klawiszowy Ctrl plus R. Ostatnia opcja to wyjustuj. Dzięki niej możemy rozłożyć równomiernie tekst w dokumencie między marginesami. Zrobimy tak z piątym akapitem. Najpierw musimy zaznaczyć ten fragment tekstu. Teraz klikamy na ikonę narzędzia, która znajduje się tutaj i już mamy pożądany efekt. Tutaj jest skrót klawiszowy Ctrl plus J. Wadą tego układu tekstu są niejednolite odstępy między wyrazami. Dzieje się tak, gdyż treść akapitu jest dopasowana do obu marginesów, a ilość wyrazów w każdej linijce jest inna. Ciężko uzyskać taką samą liczbę słów w każdej linijce akapitu. Ostatnią funkcją, jaką chcę Państwu dzisiaj pokazać, to cieniowanie. Dzięki niej możemy dodać do tekstu kolor tła. Jak ona działa? Już pokazuję na przykładzie. Najpierw zaznaczamy kawałek tekstu. Zrobimy tak z pierwszym akapitem. Następnie najeżdżamy myszką na ikonę, tutaj. Obok niej znajduje się ptaszek skierowany w dół. Klikamy na niego lewym przyciskiem myszy. Wówczas rozwinie się pole wyboru koloru tła. Tutaj jest wiele barw, które możemy zastosować do naszego akapitu. Jeżeli chcemy użyć innego odcienia,
niż to, co tu mamy do dyspozycji, istnieje taka możliwość poprzez kliknięcie na pozycję więcej kolorów. Pojawia się nowe okienko, które teraz omówimy. Z lewej części okna mamy paletę z kolorami, które wybieramy przesuwając tym sześcianem na dany kolor lub klikając na niego. W prawym dolnym rogu, o tu, jest podgląd tła akapitu. To małe okienko jest jeszcze podzielone na dwie części. W dolnej jest nasz obecny kolor tła, natomiast na górze jest widoczny nowy odcień, który wybierzemy. Tak więc tę zakładkę mamy już omówioną. Idziemy do kolejnej. Następna to niestandardowy. W lewej górnej części okna znajduje się kolejna paleta barw. Obok niej jest suwak, na którym możemy rozjaśnić lub przyciemnić dany kolor. Zmieniamy barwę poprzez przesuwanie celowniczkiem na dany odcień. Widzimy ją w prawym dolnym rogu okienka. O, właśnie tutaj, w małym kwadracie w górnej jego części. Podczas tej czynności widzimy wartości, które zmieniają się w trakcie wybierania nowej barwy. Teraz omówię, za co każda wartość odpowiada. Z pierwszej pozycji wybieramy model kolorów. W tej chwili jest ustawiony na RGB. Litery te pochodzą z angielskich nazw kolorów. R – red – czerwony, G – green – zielony oraz B – blue – niebieski. W tej chwili zmieniamy go na HSL. Z kolei te litery pochodzą od angielskich słów. H – hue – odcień, S – saturation – nasycenie koloru oraz L – lightness – lekkość. Pierwsza wartość, odcień, porusza nasz celownik w lewo, w prawo. Natomiast drugi parametr, nasycenie, przesuwa go w górę, w dół. Ostatnia liczba, lekkość, jaskrawość, steruje suwakiem. Również istnieje możliwość wyszukania danego koloru metodą szesnastkową. Jeśli znamy kod koloru, który chcemy uzyskać, teraz wpiszemy jakieś wartości w trzy pozycje i zobaczymy, jaka barwa z nich powstanie. Każda liczba musi się mieścić w zakresie cyfr od 1 do 255. Pierwszą wartością niech będzie 150, środkową 122, a ostatnią 198. O, wyszedł nam kolor jasno-niebieski. Aby przypisać tę barwę do tła naszego akapitu, należy ją zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na przycisk OK, tutaj. Po czym ujrzymy, że nasz kolor już został zastosowany w pierwszym akapicie. To już wszystko w tym odcinku. W następnym materiale zaczniemy temat interlinii. Tymczasem żegnam się i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Również zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Zachęcam również do odwiedzenia kanału Strefa Wyborowa, prowadzonego przez mojego kolegę Adriana Nowaczka. Adrian użycza swojego głosu w moich poradnikach, za co serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.